Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Adi i witam Was w kolejnym odcinku z ciekawostek o Robercie Lewandowskim na moim kanale. W tym odcinku opowiem Wam o sezonie 2013-2014, więc jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zasubskrybowali, dali łapkę w górę i nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem. Więc jak już mówiłem na samym początku w dzisiejszym odcinku z ciekawostek o Robercie Lewandowskim, porozmawiamy sobie o sezonie 2013-2014. Także zapraszam Was do oglądania. Sezon 2013-2014 Król Strzelców Bundesligi. 27 lipca 2013 roku sięgnął z zespołem po Super Puchar Niemiec, pokonując w finale 4-2 Bayern Monachium. 15 kwietnia 2014 roku w meczu Pucharu Niemiec z Wolfsburgiem zdobył swoją ostatnią bramkę dla Borussii Dortmund, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki 3 maja przed meczem z TSG 1899 Hoffenheim, który był ostatnim występem Lewandowskiego w barwach Borussii na własnym stadionie. Został oficjalnie pożegnany przez władze i kibiców klubu. Jego ostatnim występem w drużynie z Dortmundu było starcie z Hertą BSC 4-0, do którego doszło 10 maja 2014 roku i w którym strzelił 2 gole, w tym jednego premierowo w swojej karierze bezpośrednio z rzutu wolnego. W całym sezonie 2013-2014 strzelił w lidze 20 bramek i po raz pierwszy został królem strzelców w najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech. W ekipie Borussii występował wspólnie z dwoma innymi reprezentantami Polski, Jakubem Błaszczykowskim i Łukaszem Piszczkiem, z którymi tworzył tzw. polskie trio z Dortmundu. W klubie rozegrał łącznie 187 meczów, w których strzelił 103 bramki i zanotował 43 asysty. Także w tym odcinku z ciekawostek o Robercie Lewandowskim byłoby na tyle. Trzymajcie się i do kolejnego odcinka z ciekawostek o Robercie Lewandowskim na moim kanale. Na razie.